Harry Potter, sierota, podrzutek, spędza dzieciństwo u państwa Dursleyów. Gdy chłopiec usiłował spytać się, gdzie są jego rodzice, wujostwo stawało się nieznośne. Jego charakterystyczną cechą była blizna w kształcie błyskawicy. Przed 11 urodzinami Harry'ego młodzieniec dostaje list. Wujostwo zabiera go do domku z powodu incydentu. Do domu przyleciało znikąd pojedynczo kilka listów. Gdy Harry obchodził 11 urodziny, dokładnie o północy, ktoś łomotał do drzwi. Na wyspie, gdzie razem z wujostwem się znajdowali, w drzwiach stał olbrzym, mający ponad 3 metry wysokości. Przybysz oznajmia Potterowi, iż jest czarodziejem, przez co wujostwo zareagowało agresywnie. Harry dowiaduje się, że jego rodzice tak naprawdę nie zginęli w wypadku samochodowym, tak jak Dursleyowie mieli zwyczaj mu mówić, i że on sam jest czarodziejem i właśnie został przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Przybysz o imieniu Hagrid zabiera Harry'ego do Londynu, aby kupić wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do Hogwartu. 1 września wuj Vernon razem z rodziną odwozi Harry'ego Pottera na peron 9 i 3 czwarte. Harry nie znał tego peronu. Na peronu zauważył ludzi, którzy bacznie mu się przypatrywali. Znalazł pociąg dzięki rodzinie Wesleyów, którzy powiedzieli mu, że trzeba przejść przez mur dzielący peron 9 i 10. Harry stresował się, lecz w końcu udał się w kierunku barierki dzielącą peron 9 i 10 i znalazł się na peronie, gdzie stał czerwony pociąg. W pociągu poznaje Rona Wesleya i Hermione Granger, z którą jest przydzielony do Gryffindoru. Dyrektor Hogwartu Albus Dumbledore oznajmia, iż wstęp na trzecie piętro jest surowo zakazany. W ciągu jednego tygodnia Potter zdołał zauważyć osobę, której już nigdy nie polubi. Był to Severus Snape. Trójka przyjaciół udaje się na trzecie piętro i okazuje się, że klapy, pod którą stoi trzygłowy pies, jest silnie przez niego strzeżony. Trójka przyjaciół od Hagrida już wie, który się wygadał, że trójgłowy pies chroni kamienia filozoficznego, którego wynalazcą jest Nicolas Flamel. Podczas pierwszej lekcji latania na miotle Harry pokazał, na co go stać. I profesor McGonagall natychmiast zauważyła jego talent i w ten oto sposób został przydzielony do drużyny Gryfonów. Podczas pierwszego meczu Harry traci panowanie nad miotłą, ale dzięki Hermionie udaje mu się przywrócić równowagę na miotle. Podejrzany utraty równowagi i panowania miotły staje się Severus Snape, który miał kontakt wzrokowy z Harrym Potterem podczas tego meczu. Kilka dni później Harry odnajduje zwierciadło Ain Eingard, które pokazuje najgłębsze pragnienie serca. Albus Dumbledore, który obserwował punkt zwierciadła, prosi bohatera o to, żeby zwierciadła już nigdy nie szukał. Istnieje duże podejrzenie, że kamień filozoficzny ma zamiar zostać wykradziony. Harremu się to nie podoba, bo wie, że jeśli plan się uda, Lord Voldemort, jego śmiertelny wróg, zostanie przywrócony do pełnej sprawności, ponieważ kamień filozoficzny może zostać wykorzystany w celu nieśmiertelności. Postanawia więc włamać się na trzecie piętro. Okazuje się, że tym, który chciał wykraść kamień filozoficzny, jest profesor Quirrell, który dzielił ciało razem z Lordem Voldemortem. Potter postanawia go zniszczyć. Harry, dotykając Quirrella swoimi rękami, rani go i jednocześnie zabija. Tydzień później chłopak z blizną budzi się w skrzydle szpitalnym i dowiaduje się, iż kamień filozoficzny został zniszczony. Zbliża się czerwiec, Gryffindor prowadzi przewagą 10 punktów nad Slytherinem. Gryffindor zwycięża i zdobywa Puchar Domów. A teraz, po wszystkim, po pierwszym roku nauki, Harry musi wrócić na kolejne wakacje do swoich krewnych. Dziękuję za uwagę, nie zapomnij o lajku i subskrypcji. Źródło, z którego czerpałem informacje do filmu, znajdziesz w opisie.